będziemy teraz mówili, że to jest dobry czas, aby porozmawiać o wielkiej tajemnicy, a tych dwoje będzie jednym ciałem w odniesieniu do Kościoła i do Chrystusa. Tym pomoże nam biblijne zrozumienie sensu słowa głowa. Kiedy napisano, że mąż jest głową żony, to znaczy, że wszędzie, gdzie jest mowa o głowie, to jest mowa o mężu. Mąż jest głową żony. Czyli wszędzie, gdzie jest głowa o żonie, możemy założyć, że to jest mowa o mężu. A słuchajcie, co pisze Jeremiasz, 31 rozdział, 7 wiersz. Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad głową, przewodnikiem narodów, zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela. Nad głową na narodów. Jakub. Powiedziałem, wszędzie, gdzie jest głowa, możemy też zamieniać, że to jest mąż, bo mąż jest głową. Widzimy, że Jakub tutaj nazwany jest głową narodów, ale w hebrajskim tekście jest napisane, że Jakub jest głową tych narodów. W naszym tłumaczeniu nie ma tego słowa, a tam jest napisane, że Jakub jest głową tych narodów. Nie, to znaczy rzecz idzie nie o wszystkich narodach, ale idzie o konkretnych narodach, a nie ogólnie o narodach. Bo jest powiedziane, że Jakub jest głową tych narodów. Jeżeli będziemy rozpatrywać tymi kategoriami i terminami, w Biblii, gdzie jest napisane głowa, to znaczy mąż, to zgodnie z tym tekstem Jeremiasz 31:7 relacje albo odnoszące się Jakuba z tymi narodami po myśli Boga powinny być jak relacje między mężem a żoną. Między mężem a żoną. Przy tym należy pamiętać, że Jakub może być głową, czytaj mężem, tych narodów, to znaczy jakich narodów? Które rzeczywiście wybrały być żoną Jakuba. Tak bynajmniej z tego tekstu wynika. Bo będzie głową tych narodów. Jeżeli za głowę damy mąż, to będzie mężem, to znaczy tych, które wybrały być żoną Jakuba. Może dla nas jest trudno, jak może być facet żoną, nie? Ale tak samo jak głowa żony jest głową męża, kto jest? Chrystus. To znaczy, że mąż jest żoną Chrystusa. Bo my cały czas mówimy o Chrystusie i o Kościele. Tych konkretnych narodów. To znaczy, że to odnosi się nie do wszystkich narodów, jak już powiedziałem, które zamieszkują ziemię, ale tylko te narody, które kochają Jakuba i uznają go jako głowę, jako męża. Paweł potem troszeczkę pisze o tym w liście do Rzymian i tam jest to słowo kość z kości, ciało z ciała, jak zostaliśmy wszczepieni w drzewo oliwne, czyli w co? I stajemy się jakby kością z kości, ciałem z ciała tego drzewa oliwnego. A to drzewo oliwne jest kością z kości, ciałem z ciała Mesjasza, Chrystusa, który to wszystko utrzymuje. O tym planie Boga, gdy chodzi o zbawienie narodów, mówi jeszcze jedno proroctwo. Błogosławiony niech będzie Bóg Sema, Kanaan niech będzie sługą Jego, niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiocie Sema, a Kanaan niech będzie ich sługą. To jest pierwsza Mojżeszowa, 9 rozdział, 26-27 wiersz. Jak widzimy, zgodnie z tym proroctwem, Jafet zamieszka w namiocie Sema. Jafet zamieszka w namiocie Sema. Kiedy to czytam, zawsze rodzi się pytanie, a na podstawie jakiego tytułu
prawnego, Jafet może zamieszkać w namiocie Sema, aby to było bez wojny, bez przemocy, bez przywłaszczania sobie błogosławieństw, a żeby to było na podstawie miłości. Na jakiej podstawie? Czytając ten tekst z 1 Mojżeszowi, 9 rozdział, widzimy, że tu jest powiedziane Bóg Sema. Nie jest powiedziane tutaj Bóg Jafeta, tylko jest powiedziane Bóg Sema. I jest powiedziane, że Jafet zamieszka w namiocie Sema. To pokazuje, że Sem jest głową dla Jafeta. Sem jest głową dla Jafeta. Jeżeli zachowamy zasadę miłości, to wychodzi, że Jafet prawnie może zamieszkać w namiocie Sema tylko jako kochająca żona. Jeszcze raz chcę powiedzieć, bo tu są, żebyście nie myśleli, że ja mówię o relacji mężczyzny z mężczyzną. Ja mówię o duchowym sensie, które tutaj możemy zobaczyć, bo tu jest powiedziane, że Jafet zamieszka w namiocie Sema. Na jakiej podstawie zamieszka Sem w namiocie? Musi uznać, że Sem jest głową, musi pokochać Sema. A teraz w detalach, jak to będzie się realizować. Prorok Ezechiel mówi tak. Lecz wspomnę o moim przymierzu z tobą w dniach twojej młodości i odnowię z tobą przymierze wieczne. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezmę twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od ciebie, i dam ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z tobą. I odnowię moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Lecz wspomnę o moim przymierzu z tobą, gdy wezmę twoje siostry, zarówno większe, jak i mniejsze od ciebie i dam ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z tobą. W tym proroctwie jest jeden szczegół. Skąd wezmą się te siostry i córki, które Jakub będzie przyjmował do swojej rodziny? Bóg mówi do Jakuba, że ja przyłączę do ciebie młodsze i starsze siostry, ale które będą nie z przymierza, które ja zawarłem z tobą. Nie będą one na podstawie przymierza Jakuba z Bogiem. One nie będą z tego przymierza. W ogóle jak to jest możliwe, żeby w rodzinie Jakuba były siostry i córki spoza jego przymierza? To proroctwo dotyczy czasów ostatecznych, gdy Jakub będzie zgromadzony w ziemi obiecanej i z nim będzie zawarte ważne przymierze. To znaczy, że w tym czasie, gdy Jakub był w rozproszeniu wśród narodów, Bóg pielęgnował dla Jakuba siostry i córki, które nie należały do tego przymierza, jakie Bóg zawarł z Jakubem. I chcę wam powiedzieć, że rabini w ogóle tego tekstu nie komentują, w ogóle jakby jego nie było w pismach. Kto to i na podstawie jakiego przymierza to są te siostry i córki? Wiemy, że w judaizmie dla ludzi z narodów jest procedura, aby wejść w naród izraelski, to jest konwersja. To jest przechodzisz na judaizm. Ale wszyscy, którzy tą drogą wchodzą w liczbę dzieci Jakuba, liczą się, że są z przymierza Boga z Jakubem. Dlatego, że każdy mężczyzna ma na sobie znak tego przymierza, obrzezanie. Musi, jak ktoś nie jest Żydem, musi, jeżeli chce przejść na judaizm, musi zostać obrzezany. Ale i wtedy on wchodzi, wtedy jest z przymierza tego, jakie Bóg zawarł z Jakubem. Ale jak jest możliwe, że w liczbie synów Jakuba mogą być wierzący z innych narodów, a przy tym nie dokonali tej konwersji, nie przeszli na judaizm? A więc to są ci, o których powiedziano, że Bóg będzie dawać ich Jakubowi jako siostry i córki,
ale nie od przymierza, jakie Bóg zawarł z Jakubem. A więc od jakiego przymierza? To znaczy, że musi być jeszcze inne przymierze, przez które będą rodzone siostry i córki, które będą albo zostaną włączone w naród Jakuba. Rozmowa o żonie, która powinna rodzić Jakubowi siostry i córki. Popatrzmy na proroctwo Micheasza, 5 rozdział. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejsze z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. O kim tu jest mowa? O Mesjaszu, o Jezusie. Słuchajcie dalej. Dlatego wyda ich aż do czasu, kogo wyda? Czyli dom Jakuba, Izraela. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela, będzie stał mocno i będzie pas w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Ale ty, Betlejemie Efrata, i czytamy tutaj, ta, która może porodzić, porodzi. W oryginale tam jest powiedziane tak, dlatego on zostawi ich aż do czasu, gdy ta, która może porodzić, porodzi. On to znaczy Mesjasz. To jest król, o którym tutaj jest powiedziane. Zostawi kogo? Zostawi Izrael do czasu, aż ta, która porodzi, ma porodzić, porodzi. I znowu wracamy do tego tekstu, który mówiłem, który Paweł pisał do o kobietach, który mówił o rodzeniu. On nie mówił tylko o rodzeniu dzieci. Tamtu siostra mówiła, że no a jak te kobiety, które nie mają mężów i nie urodziły, to co z nimi? A no właśnie tutaj o tym czytamy zaraz. Tam jest powiedziane, aż ta, która ma porodzić, porodzi. Dopiero Mesjasz wróci do Izraela. Albo inaczej, wróci z powrotem. Widzimy, że tu jest napisane, że ten, któremu przeznaczono być królem i władcą w Izraelu, musi zostawić ich, co znaczy Izraela, aż do czasu. Co to znaczy zostawić do czasu? I dlaczego on, Chrystus, ma zostawić? O tym, że Chrystus powinien będzie zostawić swój naród, czytamy również u proroka Daniela w 9 rozdziale. A po 62 tygodniach pomazaniec Chrystus będzie zabity i nie będzie go. A w oryginale brzmi to tak. A po upływie 62 tygodni będzie odłączony, odcięty Mesjasz i nie będzie go. Będzie odłączony od nich i nie będzie go. Myślę, że nie będzie go jako króla, władcy, o czym mówi wiersz poprzedni, 25, tam z proroka Daniela. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolimu aż do czasu pomazańca księcia, tak mówi Daniel. A ponieważ całe to proroctwo o 70 tygodniach związane jest z pomazańcem świętego świętych, z wykupieniem narodu i świętego miasta, w wierszu 24 czytamy tego rozdziału, to należy rozumieć, że po tym jak pomazaniec będzie zabity, to znaczy Jezus Chrystus, kiedy będzie zabity, on będzie namaszczony na króla i zasiądzie na tronie Dawida i będzie wykupiony naród i święte miasto. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, ta śmierć jego była potrzebna. W 9 rozdziale jest powiedziane, że śmierć Chrystusa została też poniesiona dla odkupienia grzechów w tamtym przymierzu. Czy chcę, abyśmy wiedzieli, że nawet te ofiary, które były składane, krew kozłów, nie ma takich kozłów i nie ma takiej krwi u zwierząt, która mogłaby być zadośćuczynieniem za grzech człowieka. One wskazywały na, i Bóg tak się zgodził, że ja byłem draniem, a Bóg się zgodził, że nie ja ginąłem, ale mogłem dać zwierzę na to i zwierzę zostało ofiarowane. Ale ono pokazywało na tą ofiarę, która miała być złożona i została złożona, dla odkupienia. I list do Hebrajczyków
w tym 9 rozdziale mówi, że on umarł też za grzechy, ta krew została przelana za popełnione też grzechy w tamtym przymierzu. Ale królestwo Jego nastąpi, gdy, słuchajcie, on, królestwo Jego nastąpi, tak pisze Micheasz, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Tak mówi Micheasz, 5 rozdział, wiersz 2. I dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia, tak jak prorok Daniel, 9 rozdział, wiersz 27. I o tym Chrystus rozmawiał ze swoimi uczniami. W Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, w wierszu 6 i 8, czytamy tak. Do oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Co jest do nich mówi? Pamięta ktoś? Nie wasza to rzecz. A wy co macie? A wy co macie zrobić? Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I chcę wam tutaj przy okazji powiedzieć. Jezus tutaj mówi, co jest celem wypełnienia Duchem Świętym. Dlaczego chrzest Duchem Świętym? Dlaczego to było takie ważne tam? Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Wszyscy będą chcieli ci zamknąć usta, ale ty będziesz miał moc, aby usta otworzyć. Będą cię kamienować, będą chcieli cię zabić, a ty będziesz miał siłę, aby stać i być świadkiem. To nie chodzi o moc, aby nauczać w Kościele, aby prorokować w Kościele. To jest moc potrzebna, abyś był świadkiem Chrystusa na tym świecie, w którym jesteś. A co to znaczy? Jezus mówi, oni mówią, czy kiedy to królestwo będzie? Wiecie, co Jezus przez to mówi? Gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Idźcie i ródźcie. Jezus mówi, idźcie i ródźcie. To znaczy, mówcie Ewangelię, niech się ludzie rodzą do Bożego Królestwa. I wtedy przyjdzie Mesjasz. To jest odpowiedzialność, to jest to rodzenie, to jest to, co Paweł pisał też tam, do Tesaloniczan. I tak jego nie będzie, dlatego że przed tym, zanim odbuduje królestwo Izraelowi, należy głosić, zwiastować Ewangelię, drogę zbawienia wszystkim narodom i zbudować z pomiędzy pogan naród, lud dla imienia Boga. To jest Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 14 wiersz. Kiedy się zeszli tam, mówili, co się dzieje. On mówi, to jest tak, Bóg wybrał, aby spośród pogan zbudować sobie lud dla swego imienia i wprowadzić, czyli aż ta, która porodzi, zacznie, która ma począć, ma rodzić, zacznie rodzić. To będą te siostry i córki, których Jakub będzie przyjmował, chociaż oni nie będą z przymierza Jakuba z Bogiem. Dlatego Bóg przez Michała mówi, on zostawi ich aż do czasu, gdy ta, która może porodzić, porodzi. Kim jest żona, która powinna porodzić? I kogo powinna urodzić? Jak to się stanie? Dla zrozumienia tego, co Bóg mówi przez proroka Michała, pomocnym dla nas będzie to, będzie los Józefa i sens jego stosunków wzajemnych ze swoimi braćmi. Józef jest typem Mesjasza, jest typem Chrystusa. Jego los jest prorockim przekazem tego, od co powinno wydarzyć się w życiu Jezusa Chrystusa w czasie Jego pierwszego przyjścia. Jak wiemy, bracia Józefa zaplanowali zło. Znamy tę historię. Zaplanowali zło dla Józefa, ale Bóg wszystko to obrócił w błogosławieństwo. Jak napisano, wy knuliście zło przeciwko mnie. Ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje i zachować przy życiu liczny lud. To jest pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział. Przez wszystko, przez co przechodził Józef,
byli uratowani synowie Jakuba i nie tylko uratowani. Zobaczcie, wtedy, kiedy on był odłączony od nich, on był rozłączony ze swoimi braćmi. W czasie ich rozłąki z Józefem oni przeszli drogę poprawy, oni przeszli drogę zmiany. Ich wnętrze zostało zmienione, zostali oczyszczeni od zła i napełnieni braterską miłością jeden do drugiego. Zostali uratowani i powiem, i zmienieni. Wtedy, kiedy Józef był daleko, kiedy był odłączony od nich. Pamiętacie, Józefa chcieli zabić, potem go sprzedali. A kiedy Józef chciał, żeby został Beniamin, Juda powiedział, nie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Jeden za drugiego był gotowy potem oddać życie. To już nie byli ci, którzy przedtem byli. Chociaż Józefa obok nich nie było. Wydawałoby się, że jest gdzieś daleko. Jeszcze to, co się stało, liczny lud został zachowany przy życiu. Kto został zachowany? Cały Egipt i cały ówczesny świat. Pamiętacie, co Bóg zrobił przez Józefa. A tak na marginesie. Jak to się stało, że Józef został drugim po faraonie? Pamięta ktoś? Pamiętacie, on był wtrącony do więzienia. Jak to się stało, że z więzienia wyszedł? Proszę? Ale jak on tłumaczył sobie? On stanął, ogłosił, czy miał wizytówkę? No ale, jak on, ale skąd piekarz wiedział? On stanął, Józef stanął, słuchajcie, jeżeli ktoś ma sen, ja mogę wyjaśnić. Czy piekarz może stanął, zapytał, jest ktoś tutaj wśród was, kto zna sen? No to jak? Jak to się stało? Proszę? Nie, strażnik nie doniósł. Strażnik tylko jego przeznaczył, że on im służy, usługiwał. Ale jak to się stało? Potem, no ale jak to się stało, że Józef im wyjaśniał sny? Jak to się stało? Proszę? Potem, ale jak to się stało, że wyszedł z więzienia? Wyjaśnił sen, tak, to jest prawda. Ale jak to się stało, że on zaczął wyjaśniać ten sen? Wiecie jak? To jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Kiedy oni weszli, Józef na nich popatrzył i powiedział tak. Dlaczego macie takie smutne twarze? Dlaczego macie takie smutne twarze? To jest współczucie. To jest troska. To jest uwaga skupiona na drugim człowieku. A co dziwnego, że w więzieniu ktoś ma smutną twarz? Tam prawie każdy ma depresję. Józef sam był w takiej samej sytuacji. Ale powiedział do nich, dlaczego macie takie smutne twarze? I wtedy oni powiedzieli mu o tym śnie. On im wyjaśnił. Potem jeden poszedł, stało się to, co on powiedział. Drugi sobie potem przypomniał po dwóch latach i Józef wyszedł. A chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Gdybyście zapomnieli wszystko, co ja tu powiem. Jedno słowo. Kiedy popatrzysz na drugiego człowieka i zapytasz, co słychać, może zmienić historię świata. Może zmienić, to zmieniło historię świata. Kiedy popatrzył na smutnych ludzi, powiedział, dlaczego jesteście tacy zmartwieni? Patrzmy na innych, uśmiechajmy się innych. Mów mi, dzień dobry, albo co słychać, jak się czujesz? I nie tylko, żeby to wiedzieć. Bądźmy uważni. Jedno słowo, co słychać, spowodowało, że Józef został premierem i uratował ówczesny świat. Swoich braci, cały Egipt i ci wszyscy, którzy przyszli. Od tego się tak jest napisane. Zobaczył, że są smutni i zapytał się, dlaczego macie takie smutne twarze? To jest współczucie. To jest los drugiego człowieka. Spróbujcie czasami pastora zapytać, jak się czujesz? Albo siostrę czy brata, do której nigdy się nie odzywałeś. Uśmiechnij się, zapytaj, co słychać u ciebie. Najpierw powiem, to ciebie zmieni, to tobie pomoże, a potem jej. To pomogło Józefowi bardziej niż im. To zmieniło wszystko w życiu Józefa. To, że zwrócił uwagę na drugiego człowieka.
Widzimy, że wszystkie przemiany z braćmi zachodziły wtedy, gdy Józef zostawił swoich braci, kiedy był sprzedany do Egiptu. Kiedy był daleko od swoich braci, w nich następowała przemiana. W tym czasie Józef, przechodząc przez cierpienie, poniżenie, fałszywe oskarżenia, cierpienie, został wywyższony w Egipcie i stał się drugim człowiekiem po faraonie. Ożenił się z Asenat, córką kapłana Słońca, o tym czytamy w 41 rozdziale, i zrodził dwóch synów. Imiona synów świadczą, że w życiu Józefa był taki okres, w którym Józef w pełni zostawił dom swojego ojca i zapomniał o nim. Menases dosłownie znaczy: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mojego i rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. To jest Menases. Pozwolił mi zapomnieć o całej udręce i o domu ojca mego. Jakby stanął tyłem do swoich braci. Drugi był Efraim. Efraim jest to już trochę co innego, znaczy podwójny owoc. Kiedy porównamy te fragmenty z pierwszej Mojżeszowej z tym, co pisał Micheasz w 5 rozdziale, dlatego on zostawi ich aż do czasu, gdy ta, która może porodzić, porodzi. Porównując to, możemy zobaczyć pewną analogię w życiu Józefa z tym, co zajdzie w życiu Jezusa Chrystusa w odniesieniu do jego braci Żydów, do domu, do Jakuba. Jezus również powinien zostawić swoich braci, dzieci Jakuba, do czasu, gdy ta, która może rodzić, porodzi, zacznie rodzić. Wtedy wróci do synów Izraela, stając się ich bratem, Bogiem, królem. Wiemy, że Efraim i Menases, synowie Józefa, zrodzeni z żony wziętej z pogan, zostali włączeni w liczbę synów Jakuba. Tak pełnoprawnie jak Ruben i Symeon. Czytamy o tym w 48 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Józefowi w Egipcie rodzą się dzieci ze związku z przymierza Asenat i te dzieci stają się synami Jakuba, chociaż one nie są z przymierza Jakuba z jego żonami Leą i Rachelą. Gdy Jakub przyjął dzieci Józefa, to on w tym widział sens tego błogosławieństwa, którym Bóg błogosławił go w Luz w tym nocnym widzeniu, w 1 Mojżeszowej 28 rozdziale, gdzie Bóg powiedział: oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem narodów, zgromadzeniem ludów. A to nam mówi, jakim będą te narody pochodzące od Jakuba, jak to się stanie. I rzekł Jakub do Józefa: dlatego teraz do mnie należą obaj twoi synowie, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej. On mówi, będzie jak Ruben i jak drugiego syn. Podniósł ich do statusu synów, chociaż nie byli z jego przymierza. Tutaj możemy zobaczyć, że w końcu cały Izrael składa się z 12 synów Jakuba i 2 synów Józefa, których Jakub nazywa swoimi synami, chociaż oni nie są od niego, nie z przymierza Jakuba z Bogiem. Jeżeli te wydarzenia z życia Józefa powiązać z tym, co powinno się wydarzyć w życiu Jezusa Chrystusa, to jest zrozumiałym, kim jest ta żona, która może porodzić i kogo ona powinna rodzić, urodzić. Żona mająca rodzić to Kościół z narodów. Rzymian 16, rozdział 4, wiersz. To kościoły z narodów, które powstały przez służbę apostoła Pawła. One powinny rodzić dla Jezusa synów,
o których Jakub, gdy ich zobaczy, powinien powiedzieć: dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w Egipcie, zanim przybyłem do ciebie, do Egiptu. I Efraim i Menases będą moimi jak Ruben i Symeon. Ale potomstwo twoje, które po nich spłodzisz, będzie należało do ciebie. Będą nazwani imieniem braci swoich w swoim dziedzictwie. To jest 48 rozdział. Bardzo ważnym w tym proroctwie jest to, że następne dzieci, które będzie rodzić żona, będą pod imieniem swoich braci w ich dziedzictwie. To jest pod imieniem tych pierwszych chrześcijan, którzy zrodzili się przez służbę Pawła Apostoła. To znaczy, że w swoim duchowym rozwoju wszystkie kolejne pokolenia chrześcijan powinny w swojej charakterystyce odpowiadać pierwszemu Kościołowi. Wszystkie kościoły, które powstają od tamtego czasu, on mówi, to potem będą, oni już będą jakby mieli dziedzictwo i imię od swoich. Ci, Menases i Efraim są, a tamci są moi synowie, a tamci inni. Czyli my, nasze charakterystyki powinny być takie, jak pierwszy Kościół, jak pierwsze zbory, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, które powstawały i te, które Paweł zakładał. Pierwszymi członkami Kościoła, który Chrystus budował z tych, którzy mieli objawienie od Boga, kim jest Chrystus, byli Żydzi, którzy przyszli na święto Szawłot do Jerozolimy z różnych krajów, jak już o tym mówiliśmy na początku. Należy przy tym nie zapomnieć, że dla apostoła Pawła słowo Kościół, społeczność izraelska, ciało Chrystusa, świątynia w Panu, to są synonimy. To nie jest, to są, nie są różne słowa, to cały, on mówi o jednym. On łączy te, określają to jedno pojęcie. Ludzie, którzy należą do tego zgromadzenia, którzy w swoim fundamencie posiadają kamień narożny, ten węgielny kamień, to znaczy swoją wiarę opierają na tym kamieniu, z którego wypływa całe Boże prawo. Kiedy mówimy o Bożym planie zbawienia, to mówimy o... To powinniśmy rozumieć, że nie chodzi tutaj o dwie odrębne duchowe struktury. Czy o dwóch różnych grupach, czy o dwóch różnych owczarniach, czy o dwóch różnych zgromadzeniach. Rzecz idzie o ludziach należących do społeczności izraelskiej, których Jezus nazywa swoimi, tak jak napisano, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. Mesjasz Izraela będzie zbawiał od grzechów swój lud. I tutaj jest istotne pytanie. A kto to są ci ludzie, których On uznaje za swoich? Kto to jest? Tam jest powiedziane, On zbawi swój lud od grzechu, a nie swoich nie będzie zbawiał. Nikt nie swój nie będzie zbawiony. A co trzeba zrobić, żeby być swoim? Ci, którzy go przyjęli, dał prawo stać się, ja bym to uzył, swoimi, dziećmi Bożymi, czyli swoimi. Ci, którzy go przyjęli. I to anioł zwiastował do Marii, mówi, on zbawi lud swój od grzechów ich. Popatrzmy jeszcze na inne miejsce Bożego Słowa, które mówi, kogo będzie zbawiał Jezus od ich grzechów. Chrystus, głowa Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. To jest Efezjan 5, rozdział 23. Głowa Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Czyli całe zgromadzenie, On jest Zbawicielem tego wszystkiego. Sprawiedliwy mój sługa przez poznanie Jego
sam ich winy poniesie. Wielu usprawiedliwi sam ich winy poniesie. Izajasz 53, 11 wiersz. Żeby lepiej zrozumieć sens Bożego planu zbawienia, popatrzmy na proroctwo z Nowego Testamentu, które mówi o przeznaczeniu albo o zadaniu, jakie ma Mesjasz. I słuchajcie. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś mniejsza między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pas lud mój izraelski. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario. I zaczyna jej opowiadać, potem jest powiedziane pod koniec. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Popatrzmy, jak te proroctwa określają przeznaczenie Mesjasza Jezusa. Po pierwsze, On zbawi lud swój od grzechów jego. On jest zbawicielem ciała. On usprawiedliwi i poniesie winy tych, którzy Go poznali. On będzie pas lud mój izraelski. On otrzyma od Boga tron jego ojca Dawida. On będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Jak widzimy tutaj, rzecz nie idzie o miejsce Izraela i Kościoła w Bożym planie zbawienia, ale rzecz idzie o zbawienie jego narodu od ich grzechów. To był cel, dla którego on tutaj przyszedł. Jeszcze jest powiedziane na początku, że on przyszedł, aby szukać i zbawić tych, którzy zginęli, czy owce, które zginęły z domu Izraela. O zbawienie Bożego narodu Izraela, o królowanie na tronie Dawida nad domem Jakuba na wieki. Tak czytamy. Dlatego, że wszystkie przymierza i obietnice Boże przynależą do społeczności izraelskiej. Tak czytaliśmy, to było na początku czytane z drugiego rozdziału listu Pawła do Efezjan, który też jest jego ciało, do którego mogą być włączeni wszyscy wierzący z różnych narodów poprzez poznanie Jego. I dlatego Paweł tam mówi do wierzących z narodów, kiedyś byście bez nadziei. I tam potem, tam jest powiedziane też w tym drugim rozdziale, że z dwóch stworzy jednego. Ale musimy pamiętać, że to my zostaliśmy wszczepieni, nie Żydzi, zostaliśmy wszczepieni w to królestwo. I teraz, kiedy ja mówię o Żydach, to ja nie mówię o tym rabinicznym judaizmie, tylko mówię o tych, których Jezus tam nazywa, jak powiedziałem, są obrzezani na zewnątrz i wewnątrz. Są ci, którzy rozpoznali i zostali w tym drzewie, którzy rozpoznali, że Jezus jest Mesjaszem, którzy poszli za Nim, to są, Jezus dlatego powiedział, że to znaczy inaczej, to są ci, którzy trzymali się nauki Mojżesza. Jezus w 5 rozdziale Ewangelii Jana mówi, gdybyście słuchali Mojżesza, mówił do swoich braci Żydów, to byście mnie przyjęli. A dlatego, że nie słuchali, to Jego nie przyjęli. Wiemy, że Jezus przyszedł tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Mateusz 15 rozdział, wiersz 24. Innymi słowy, owczarnia, dom Izraela jest to owczarnia, do której On chce przyprowadzić i inne owce, które są nie z tej owczarni. Czasami jest tak, że my to cytujemy, mówimy, my jesteśmy tą owczarnią, a inne owce to musimy przyprowadzić tych niezbawionych do tej prawdziwej owczarni. Dom Izraela to była ta owczarnia, Jezus przyszedł, żeby ich tam, tych pogubionych pozbierać, ale też mówi, że ma inne owce, które też do tej owczarni zostaną sprowadzone. Kontynuując, mówimy, że Jezus ma tylko jedno stado, a to stado żyje w owczarni, która przynależy owcom z domu Izraela. Nie ma innego stada i nie ma innej owczarni. Dlatego jeżeli mówimy o owcach nie z tej owczarni, o narodzie, który Bóg z pomiędzy pogan wybiera dla imienia swego, tak jak czytam o tym Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, wiersz 14, to nie należy myśleć, że ten naród stanie oddzielnie obok społeczności izraelskiej. Że będzie inna owczarnia? Nie. Chociaż te owce nie z tej owczarni, nie z przymierza Jakuba z Bogiem,
to jednak po swojej wewnętrznej, duchowej zawartości oni, siostry i córki Jakuba. Tak pisze Ezechiel, nie z tego przymierza, ale z przymierza z Chrystusem, które zawarłeś ty, każdy z nas, to uwierzy. Zostaliśmy włączeni do tej owczarni. Wszystko określa duchowa jedność owiec, jednego pasterza, kość od kości, ciało od ciała. To jest to, od czego zaczynaliśmy. Wiara w to, że żydowski Mesjasz umarł za grzech wierzącego z pogan, otwiera jemu drzwi, wejście w społeczność izraelską. Już nie jesteśmy obcymi, jak pisze Paweł, ani przechodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Już nie jesteśmy obcymi. Chciałbym, abyśmy na chwilę popatrzyli na czas przed przyjściem Mesjasza Chrystusa, bo tutaj to, o czym mówiłem, to się będzie działo przed Jego przyjściem. Czas, epoka, w którym teraz żyjemy, jest szczególny. Szczególny, gdy chodzi o naród izraelski. Byliśmy, jesteśmy świadkami szczególnych wydarzeń w ostatnich 200 stuleciach, a szczególnie w XX wieku. Wydarzenia wkraczają w nasze życie z szybkością błyskawicy, porażając nas i zostawiając nas z niezrozumieniem. W 5 Mojżeszowej, 28 rozdziale, wierszu 34 czytamy tak. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Oszalejesz. Tak Bóg mówi do Izraela. Na tego, co będą oglądać o twoje oczy. O czym ten tekst mówi? O sytuacji, kiedy będziemy podchodzić do wydarzeń, opierając się na ludzkim rozumie. Ale jak zagłębimy się w Torę, w Boże Słowo, większość stanie się zrozumiałym i jasnym. Wszystkie wydarzenia żydowskiej czy hebrajskiej historii, te, które już były i te, którym przeznaczono być, Biblia czy Boże Słowo przewidziało. O wszystkim powiedziało i wszystko napisało. Każde słowo Biblii to realność. To wielka realność, to wielka rzeczywistość i podobnej do niej w świecie nie występuje. Moi kochani, nie ma podobnej realności, podobnej rzeczywistości. Nie występuje w świecie jak ta, która jest tutaj zapisana. Nie występuje w świecie podobna realność. Tysiące lat temu Bóg przez proroctwo powiedział do Izraela: i rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy, od krańców do krańców ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ty ani twoi ojcowie, bogom z drewna, kamienia. I to proroctwo stało się rzeczywistością, w zasadzie na naszych oczach. Przeganiano ich z kraju do kraju, ci wygnańcy dotarli do najmniejszych zakątków ziemi. I to proroctwo winno było się wypełnić pomiędzy wszystkie ludy od krańca do krańca ziemi. Powiem, nie ma skrawka ziemi na naszym globie, do którego oni by nie dotarli, i tylko dlatego, że tak jest napisane. Do wszystkich ludów, do wszystkich krańców zostaniesz rozproszony. Jeżeli chcemy zrozumieć istotę, sens wydarzeń, które dzieją się z Bożym narodem, to należy zwrócić się do Pisma Świętego, które opisuje okres bezpośrednio przed przyjściem Mesjasza. To jest przyjście od wydarzenia, od rozproszenia do wybawienia, do zbawienia i do uratowania. Jeżeli porównamy to, co jest napisane, z tym, co się wydarzyło, to odkryjemy, że w Biblii, jak w dużym lustrze, wszystkie sięgające naród izraelski wydarzenia i przyczyny tych wydarzeń są opisane. Wszystkie. Te, które się wydarzyły, te, które się dzieją i te, które się jeszcze wydarzą. Wszystko, co jest powiedziane w tych wierszach Bożego Słowa, spełniło się. Wszystko, co się wydarzyło, było przepowiedziane, było powiedziane przez proroków. Na niektóre wydarzenia
Popatrzymy. Okres przed przyjściem Mesjasza w historii Bożego narodu można wydzielić wiele okresów od powstania tego narodu, a ostatni okres, o którym czytamy w Biblii, występuje jako koniec dni, koniec wszystkiego, ostatnia godzina, kres wieków, dnie ostateczne. I to jest, Jan o tym pisze w liście, Paweł do Koryntian, prorok Izajasz pisze, tak to nazywają. Pojęcie koniec dni, którego używali prorocy, mówi o czasie poprzedzającym wybawienie, mówi o samym wybawieniu. W tym czasie będzie już słychać kroki nadchodzącego Mesjasza. Zresztą ten czas w judaizmie jest nazwany kroki Mesjasza. Tak się w judaizmie ten czas nazywa. Przed przyjściem i nawet w tym czasie, w którym teraz oni żyją. Oni mówią, to są kroki Mesjasza, czyli słychać Jego kroki. Pismo, jak i prorocy opisują to duchowe przeżycie jako i materialne położenie Izraela w tym czasie, jakie będzie, duchowe i materialne. Ja bym powiedział też Kościoła w tych dniach. Prorok Daniel mówi w 12 rozdziale, mówi o ucisku w tych dniach. To będzie wszystko, czego będzie doświadczał Izrael w swojej historii. To samo mówi również Jeremiasz w rozdziale 30. I chcę powiedzieć tam, co czytamy u Daniela i Jeremiasza, wszystkich tam, jak niektórzy mówią, wielki ucisk, czy on był, czy będzie, w tych wszystkich proroctwach. Tam jest opisane rzeczy, które były, które się dzieją, które będą. I to jest, i to nie jest tak, że my mówimy, że my czekamy na coś wielkiego, bo tam to jest opisane to, co już było, jak możemy popatrzeć na to, co się dzieje teraz. I możliwe, że coś jeszcze będzie się działo, o czym te proroctwa mówią. Wybawienie Izraela Izajasz nazywa zaledwie poczuł bóle, od razu porodziła swoje dzieci. Często to jest używane też do tego, jak powstało państwo Izrael w 1948 roku. Izraelski naród będzie rodził się na nowo i tak jak bóle porodowe występują na początku porodu, one przybliżają do momentu porodu. Tak męki Mesjasza poprzedzały wielkie zbawienie, wielkie uratowanie. Kiedy zrodził się Kościół, czyli to jego cierpienie, jego męki, to jakby były bóle porodowe. To było rodziło się zbawienie, twoje każdego z nas. Zobaczcie, kiedy położenie Egiptu, Izraela w Egipcie, gdy chodzi o Boży naród. W ostatnie dni egipskiej niewoli Faraon zwiększył ucisk, słomy nie dawał, a cegły kazał robić. Nie daje się im już słomy, sługom twoim, a mówi się nam, róbcie cegły. Ponadto słudzy twoi są bici. To jest druga Mojżeszowa, 5 rozdział, 16. To było tuż przed wyzwoleniem. To były te, jakbym powiedział, bóle porodowe. Pieśń Mojżesza, to jest 5 Mojżeszowa, 31, 32 rozdział, 32 rozdział jest ta pieśń, ale 31 rozdział też. Nie będę tych tekstów czytał, ale zachęcam, żeby poczytać od 19 rozdziału. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są tam zamieszczone. Więc teraz spiszcie sobie pieśń i naucz jej synów izraelskich. Tak Bóg mówi do Mojżesza. I mówi, wtedy, kiedy będzie to, będziesz tego doświadczał, będziesz to śpiewał. Potem w objawieniu czytamy, że zaśpiewali pieśń Mojżesza. Kiedy to było? Kiedy przeszli przez te wszystkie najgorsze rzeczy, jakie mogli przejść. O czym ta pieśń mówi? O wszystkim, co się wydarzy, przez co będzie przechodził Izrael do przyjścia Wybawiciela, do przyjścia Zbawiciela. A niektóre wiersze mówią o rzeczach, które będą się działy tuż przed odkupieniem, przed przyjściem Mesjasza, przed przyjściem Wybawiciela. Bóg będzie sądził swój naród, ale też ulituje się nad nimi. To znaczy przyjdzie Wybawiciel, przyjdzie zbawienie. Kiedy? Wtedy, gdy zobaczy, że znikła siła. Tam jest
W 32 rozdziale 5 Mojżeszowej jest powiedziane, oni się opierali, mieli swoich idoli, mieli swoje bóstwa, swoich bogów. I Bóg mówi, no dobra, no to rozmawiajcie z tymi swoimi bogami, niech was uratują. Niech was wspierają. Porozmawiajcie z nimi. Dopiero kiedy oni zobaczyli, że nie da się, że to jest nic, że to nie jest żadna pomoc, to ich nic nie ratuje. Dopiero zaczęli wołać do Boga. Że znikła siła i że nie mają żadnego zbawiciela, wykupiciela, który mógłby ich uratować. Wtedy pośle swojego Mesjasza. O tym mówi prorok Izajasz w 63 rozdziale. Rozglądam się, lecz nie było pomocnika. Zdziwiłem się, że nie było nikogo. I wsparła mnie moja zapalczywość. To mówił Bóg. Kiedy patrzył na ziemię i mówi, nie ma nikogo, kto by się wsparł. Kto by chciał o nich się modlić, kto by chciał ich wspierać. On zobaczył, że nie było nikogo, nie ma nikogo, kto by modlił się za nich. I Bóg mówi, ja powiem, gdzie są bogowie ich, skała, na której polegali? Gdzie są wasi idole, na których polegaliście, z którymi wiązaliście nadzieję? Kto albo co będzie waszym obrońcą? Idole, bóstwa, systemy, amulety? Tak? To niech wstaną i wam pomogą. Te teksty mówią, że przed wybawieniem albo w okresie wybawienia Izrael będzie błądził wśród cudzych bogów, wśród idoli, wśród różnych systemów, polegając to na jednego, to na drugiego. Dzisiaj w Izraelu jest ponad 80%, którzy w ogóle nie wierzą w nic. Ludzi. Na czym to polega? Ano na tym, każde zjawisko, które przedstawia człowiekowi niezależność od Boga Wszechmogącego, od Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, niezależność od woli Boga, oderwanie się od Niego jest bałwochwalstwem. W ostatnich 150 latach Żydzi mieli różne bóstwa, w których pokładali nadzieję. A więc od kogo oczekiwali swojego zbawienia, swojego wybawienia? Jak tylko pojawił się liberalizm, to stanęli w rzędzie jego obrońców. Po przejściu rebelizmu zaczęli służyć demokracji, socjalizmowi, komunizmowi i innym izmom. Tym idolom składali ofiary, oddawali środki, a często oddawali życie. Wszystkie te izmy oszukały ich. Oszukały ich oczekiwania. Żadna z tych izm nie spełniła pokładanych w nich nadziei. Wszystkie te izmy umarły nagłą śmiercią i zniknęły. Można powiedzieć, jak to wyjaśnić? Prorok Ezechiel mówi, że Egipt był ukarany za to, że był dla domu Izraela podstawą nadziei. Za to został ukarany. Czym zgrzeszył Egipt? Bałwochwalstwem. I dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan, tak czytamy. A to jest Ezechiela 29 rozdział 16 wiersz. Że był podstawą, to była ich nadzieja, to ich bóstwa, to była nadzieja dla Egiptu. Nawet jak już byli na pustyni, to chcieli wracać. Komunizm, w którym pokładali nadzieję na swoich skrzydłach, niósł, miał nieść wolność i równość. Władza Czerwonych pokazała, jaka to jest wolność i jaka to jest równość. Ci, co pokładali w tym nadzieję i w innych izmach, rozczarowali się. Wielu z nich zostało zniesławionych nawet. A Bóg mówi, niech powstaną i niech pomogą wam. Popatrzcie teraz, że to ja jestem Bogiem, i nie ma innego Boga. To jest wszystko w tej pieśni Mojżesza. Nadszedł czas, że zrozumiecie, że oprócz mnie nie ma żadnego wybawiciela. Nie da się odepchnąć od siebie króla królów, króla świata, ale jednak trudno jest
to przyjąć. Powiedziane jest, przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występków, mówi Pan. Występkiem, grzechem nazwany tutaj jest bunt, nieposłuszeństwo, a odwrócenie się od tego poprzedza wybawienie, powrót buntowników, powrót na drogę, którą jest Mesjasz. I dopóki będą zbuntowani przeciwko Królowi Niebios, zbawienie nie przyjdzie. Dlatego są potrzebni liderzy, dlatego są potrzebni pasterzy, którzy będą uczyć Królu Królów o Królu, o Mesjaszu. Prorok Ezechiel w 34 rozdziale przedstawia pokolenie czasu przyjścia Mesjasza. To jest tuż przed przyjściem i w czasie przyjścia Mesjasza i w czasie jego rządów. On dzieli to pokolenie na 5 kategorii różnych jakby różniących się w duchowym planie. Pierwsza to są słabe, wycieńczone. Druga kategoria to są chore. Trzecia kategoria to są zranione, rozbite. Czwarta kategoria odrzucone, zabłąkane. I piąta kategoria zgubione. To jest mowa o czasie przyjścia Mesjasza. Tam jest mowa o pasterzach i o owcach. To jest prorok Ezechiel, o tym pisze. Pasterze są złymi pasterzami, pasą siebie, a nie owce. Owce są rozproszone, błąkają się po górach i pagórkach. Bóg mówi, że sam zatroszczy się o swoje owce. I on mówi tak, co ja uczynię z moim stadem, przeze mnie doglądanym? I słuchajcie, zgubione odnajdę. Zgubione odnajdę. Odrzuconych przywrócę z powrotem. Zranionych, rozbitych uleczę. Warto zobaczyć porządek, jak to będzie się działo. Przede wszystkim ja, Pan, odnajdę zagubione. Ci, którzy pogubili się setki lat temu. Żydzi, którzy byli rozproszeni, tak czytaliśmy, że zostaną rozproszeni wszędzie, jest powiedziane, że Bóg mówi, ja zgubione odnajdę. Jak ktoś zasymilowali się i potem jak już jesteś w trzecim, czwartym czy piątym pokoleniu, nawet masz inne nazwisko, nawet nie wiesz, że byłeś Żydem. Nie wiesz o swoim pochodzeniu. Bóg mówi, ja odnajdę. Niektórzy nawet zostali odnalezieni, odnajdę wbrew swojej woli. To nie był taki odległy czas. Do czwartego pokolenia znaleźli wszystkich. Nawet na 1000 ludzi, jak był jeden Żyd, znaleźli go tam. Chociaż on się zaklinał, nawet nie wiedział, że jest Żydem, ale pokazali mu dokumenty, że jest Żydem. A to słowo mówi, że ja odnajdę. Nawet tam, gdzie, jak już powiedziałem, na 1000 ludzi był jeden Żyd, szukali go, znajdą wszystkich. Jak ten proces się zakończy? Kiedy zostaną zidentyfikowani, Bóg mówi, rozpocznie się drugi proces. Odrzuconych wrócę, przygarnę. Dzisiaj my wielu odrzucamy. Wielu pogardzamy. Bóg mówi, ja odrzuconych, ja ich przywrócę z powrotem. Nadam im godność. Godność dzieciom, królewskim dzieciom. Ja ich wszystkich znajdę, przywrócę im godność. Odrzuconych wrócę z powrotem w liczbę, którzy będą włączeni. Ci, którzy zostali odnalezieni, zagubieni. I na koniec zranieni zostaną uleczeni i wzmocnieni. To Bóg będzie robił. To Bóg będzie robił. A co my powinniśmy czynić? Co ty, co ja? W tych trudnych czasach ostatecznych. Pieśń nad pieśniami,
To jest mowa o oblubienicy, oblubieńcu. Oblubienicą tam jest, pieśń nad pieśniami jest Izrael. I tam w pierwszym rozdziale, wierszu 7 czytamy tak. Powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza. To mówi Izrael, to znaczy oni już rozpoznali, że Jezus jest Mesjaszem. I mówią, powiedz mi ty, on jest oblubieńcem. I Izrael mówi, że którego miłuje moja dusza. Powiedz mi ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała się błąkać? Gdzie wyznaczasz postój w południe? Gdzie jest odpoczynek? Południe dla pasterza tam w Izraelu to jest najgorszy czas dla owiec. Największy znój. Jak myślę, to jest największy czas tego ucisku, tych prześladowań. Tu jest opisany ten najgorszy czas dla Izraela. I to jest ten czas, kiedy oni będą wołać do Boga, kiedy będą wołać do Mesjasza. Powiedz, gdzie jesteś? Gdzie cię znaleźć? Jak cię znaleźć? Gdzie pasiesz? Żydzi pytają swojego pasterza, Mesjasza, gdzie ty będziesz pasł swoje stado, kiedy przyjdą na nas te najtrudniejsze czasy? Stado będzie się słaniać ze zmęczenia, nie znając drogi. A wiecie, jaką pasterz daje odpowiedź? Jeżeli tego nie wiesz, podoba mi się, jak on nazywa swoją oblubienicę czy Izrael, jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet. Do kogoś, kto go zdradził, do kogoś, kto się odwrócił do niego plecami przez lata. Ale wtedy, kiedy zawołał, Mesjasz mówi, najpiękniejsza z kobiet. I słuchajcie, jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza z kobiet, to jest 8 wiersz, to idź śladami owiec. Jakich owiec? Pamiętacie, na samym początku Jezus mówił, mam inne owce. I chcę wam powiedzieć, że te inne owce, dzisiaj jest więcej. Dzisiaj one są w tej owczarni. Dzisiaj one są z tym pasterzem. I wtedy, kiedy pasterz przyjdzie, te inne owce będą z nim. A ta oblubienica pyta się, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w tym najgorszym czasie? A pasterz mówi, idź śladami owiec. To znaczy, kogo? Śladami kogo ma iść? Kościoła. Twoim. A co to dla mnie znaczy? Jeżeli za mną ktoś idzie moimi śladami, dokąd dojdzie? Dokąd dojdzie? Dojdzie do Jezusa? Dojdzie do odpoczynku tam, gdzie On odpoczywa? Gdzie owce odpoczywają? Czy dojdzie do swarów, do kłótni, do zgorszenia? Dokąd dojdzie? Zobaczmy, i to jest ważne, jakie ślady zostawiamy, jakie my. I to jako Kościół, ale też jako ja pojedynczy, jako ja Kazik Barczuk. Jakie ślady zostawiam? Moi kochani, te ślady będą potrzebne dla wielu ludzi, którzy będą w sytuacji, kiedy nie wiedzą, gdzie pójść. Nie wiedzą, co zrobić. Nie wiedzą, gdzie doznać odpoczynku, gdzie ukojenia. Pasterz mówi, idź śladami owiec. Dlatego ważnym jest dla nas, aby pilnować nasze kroki. Pilnować, co mówimy, jak żyjemy, co robimy. Bo to kiedyś będzie potrzebne, nawet nie wiesz komu. Który będzie chciał popatrzeć i pójdzie tym śladem. I czy znajdzie tam Jezusa, kiedy dojdzie na koniec. Czy może rozczarowanie, czy zawiedzenie, albo zwiedzenie, nie wiadomo gdzie. Jeżeli zobaczysz kilka dróg i nie wiesz, którą wybrać, idź, Jezus mówi, po śladach owiec, które szły za pasterzem. Pytaj o prastare drogi, odwieczne ścieżki i wchodź na nie. Dlatego powiedziałem, że naszą głową jest Chrystus. Moim mężem jest Chrystus, ja jestem żoną. I powinien być kość z Jego kości, ciałem z Jego ciała. I mam rodzić. To nie ma znaczenia, czy kobieta, czy mężczyzna. Mamy rodzić do Bożego Królestwa ludzi. Każdy z nas. Jezus mówi, weź moc Ducha Świętego i bądź świadkiem. Idź i świadcz.
Bo to jest ważne, co Michałasz mówi. Dopóki ta, która ma począć, rodzi, nie porodzi, on nie przyjdzie. Jest powiedziane, że aż czas pogan się, Paweł pisze co? Aż lista się wypełni. To jest nasza odpowiedzialność. Jedna rzecz świadczy, a druga rzecz żyć odpowiedzialnym Bożym życiem.